Witaj, Justynko. Cieszę się, że zgodziłaś się na rozmowę ze mną. Jesteś wśród moich znajomych na Instagramie. No i zauważyłam, że też mieszkasz w Niemczech. No i pomyślałam sobie, że jesteś odpowiednią kandydatką do tego, żeby podzielić się z moimi widzami, jak to się stało, że się wyprowadziłaś do Niemiec, o twoich początkach i generalnie o tym, czy ci się podoba życie w Niemczech. No, taka krótka historyjka twoja. Ale zanim przejdziemy oczywiście do tego, to chciałabym, żebyś krótko przedstawiła się, czym obecnie się zajmujesz. Dzień dobry, Aniu. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Ja też podglądam twoje działania i są bardzo interesujące i inspirujące przede wszystkim dla osób, które rzeczywiście mieszkają w tej chwili w Niemczech. Także bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czym się obecnie zajmuję? Prowadzę małą firmę w tej chwili, mieszkając w Niemczech, i jestem aromaterapeutką. Od tego zaczynałam tak naprawdę budowanie swojego biznesu w Niemczech, a w tej chwili zajmuję się w dużym, większym stopniu. Jestem praktykiem metody głębokiego relaksu Access Bars i Access Facelift, różnych procesów na ciało, i jestem również trenerem, facylitatorem tych dwóch metod, Access Bars i Access Facelift. To jest to, co w tej chwili zajmuje większą część mojego czasu. To teraz przejdźmy do takiego pytania, jak to w ogóle się stało, że wpadłaś na taki pomysł i rzuciłaś Polskę i mówisz sobie, jadę do Niemiec. I dlaczego akurat Niemcy? Jestem w tej chwili za granicą prawie 11 lat. W październiku będzie 11 lat, jak wyjechałam. I moim celem 11 lat temu wcale nie były Niemcy, tylko moim celem była Holandia. I w tej Holandii też w 2012 roku się znalazłam. I myślałam, że zostanę w Holandii na dłużej, natomiast po dwóch latach, w 2014 roku, przeprowadziłam się do Niemiec. Tak naprawdę mój wyjazd w ogóle za granicę był spowodowany, to były dwa powody, tak? Pierwszy to był powód finansowy, ekonomiczny, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy i pospłacać długi, które gdzieś tam za mną się ciągnęły. Byłam wtedy po rozwodzie z dwójką nastoletnich chłopców. Drugim powodem była miłość, tak, która tak naprawdę, zanim do tej Holandii dotarłam, już się wypaliła. W związku z czym jakby ten powód można było spokojnie odhaczyć. No i tym sposobem znalazłam się właśnie w Holandii. Po mniej więcej półtora roku czasu poznałam Holendra, z którym się związałam na kilka lat, niecałe 4 lata. No i jakby jego marzeniem, jego planem było przeprowadzić się właśnie do Niemiec. No a ja stwierdziłam, dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować? Tym bardziej, że ta przeprowadzka do Niemiec polegała tak naprawdę tylko jakby na przekroczeniu granicy holendersko-niemieckiej. Więc to było tylko kilka kilometrów dalej od miejsca, w którym mieszkałam wcześniej. Czyli tak naprawdę ciężka była decyzja, bo byłaś po rozwodzie, przeprowadziłaś się do Holandii, do swojej miłości, której tak naprawdę okazało się, że nie ma. Ale na szczęście pojawiła się nowa miłość i wspólnie postanowiliście przeprowadzić się do Niemiec. Tak. Czy ty na tamten czas miałaś już znalezioną pracę w Niemczech? Nie miałam pracy w Niemczech. Pracowałam jeszcze cały czas w Holandii. I można powiedzieć, że tak naprawdę nie znałam też języka niemieckiego. To znaczy, ja zdawałam maturę z języka niemieckiego, będąc jeszcze w Polsce, ale to było tak dawno, to było ponad 30 lat temu, że nie używając tego języka przez tyle lat, tak naprawdę umiałam powiedzieć dzień dobry, do widzenia i zrozumieć parę słów. Więc w pierwszej kolejności podjęłam decyzję, że idę do szkoły, żeby się nauczyć tego języka. Jak było ze znalezieniem takiego mieszkania? Czy było wam łatwo? Czy trudno?
Jak to w ogóle było, że znaleźliście takie mieszkanie w Niemczech? Znalezienie mieszkania zajęło nam dosłownie kilka godzin. Niemcy mają też bardzo często taką zasadę, że jak mają do wynajęcia dom albo mieszkanie, to wywieszają na zewnątrz takie ogłoszenie. A nam na tamten moment bardzo zależało na tym, żeby wynająć dom. Na płocie jednego z domów właśnie wisiała tablica, że Zufermieten. Weszliśmy, porozmawialiśmy. Tak około 2 tygodnie ówczesny właściciel potrzebował czasu, żeby podjąć decyzję, że tak, że chce, żebyśmy tam zamieszkali. Czyli tak można powiedzieć, że to był taki sygnał dla Was, że to jest właściwa droga, bo bardzo szybko żeście znaleźli mieszkanie, czyli takie już pokazane od życia, że to jest ta droga, możecie nią kroczyć. Macie już gniazdko, powiedziałaś, trzeba podjąć naukę języka niemieckiego. Tak. I co zrobiłaś? Gdzie się zgłosiłaś? Byłam też świadoma, że w moim wieku, wtedy byłam przed 50 tak naprawdę, mam w Niemczech większą szansę znalezienia pracy na stałą umowę niż w Holandii. W Holandii to było dla mnie praktycznie niemożliwe, ale wiedziałam też, że bez języka po prostu tego nie osiągnę. Więc poprzez tak naprawdę Facebook, poprzez znajomych znalazłam w miejscowości obok cudowną osobę, z którą utrzymuję kontakt do dzisiaj, która Rosalię, która pracowała wtedy w szkole językowej, uczyła języka niemieckiego. No i ona zorganizowała w sumie taką roczną, prywatną szkołę. Całą naukę opłaciłam sobie sama. Tak, nie otrzymałam pomocy ze strony państwa niemieckiego, dlatego że nie wiedziałam w ogóle. A czym to było spowodowane, że właśnie nie wiedziałaś? Nie wiedziałaś o tym, czy nikt ciebie nie poinformował, że jest taka możliwość, żeby otrzymać taki kurs języka niemieckiego? Wtedy nie. Czy rejestrowałaś się do urzędu właśnie osób bezrobotnych, czy nie? Nie, nie, dlatego że ja pracowałam wtedy w Holandii i ja chciałam pracować i w trakcie pracowałam wtedy na dwie zmiany. I weekendy wykorzystywałam na naukę. Co drugi weekend chodziłam do szkoły, więc jakby z założenia po prostu wychodziłam, że zapłacę, żeby się jak najszybciej nauczyć, no nie znając też tych takich właśnie możliwości, tak, że państwo może mnie w tym wesprzeć. Ile kosztował taki kurs? Czy ten kurs był drogi? Kurs trwał 10 miesięcy od września do czerwca i kosztował 1200 euro na tamten moment. To był 2016 rok, więc tak można powiedzieć, że 120 euro miesięcznie. I powiem szczerze, że jak zaczynałam ten kurs, to było nas bodajże 10 osób, nie pamiętam już teraz dokładnie, zakończyło nas chyba 4 osoby. Reszta po prostu się wypaliła, nie dała rady, nie czuła i tak dalej. Ja byłam bardzo zdeterminowana. To znaczy, no trzeba też sobie powiedzieć, że osoby dorosłe, które podejmują naukę, gdziekolwiek, czy to jest nauka zawodu, czy to jest nauka właśnie języka jakiegokolwiek, to tak naprawdę mając rodzinę, pracując i jeszcze ucząc się, można się wypalić. Można, zdecydowanie można się wypalić. Nie umiałam wyobrazić sobie życia w tym kraju, nie znając języka. Wtedy opierałam się na znajomości języka, jeżeli chodzi o mojego partnera, ale mi to nie wystarczało. Ja chciałam po prostu mieć taką swobodę poruszania się. Kiedy udało Ci się znaleźć pracę w Niemczech? Pracę w Niemczech znalazłam kilka miesięcy po zakończonym kursie. To była praca, którą znalazłam przez wtedy Biuro Pracy Niemieckie. I to był dla mnie mega takie zderzenie z rzeczywistością niemiecką. Pierwszy chyba raz tak naprawdę. Bo w Holandii pracowałam też przez biura pracy i zobaczyłam, jak różnią się te reguły pomiędzy biurem pracy w Niemczech a biurem pracy w Holandii. Jak niskie są stawki za godzinę pracy. Chociaż uważam, że miałam niesamowite, no można by powiedzieć, szczęście, że trafiłam do firmy, która tak naprawdę po kilku miesiącach
jakby dała mi umowę o pracę. To było prywatne biuro pracy, to nie był urząd. Nie, to było biuro pracy prywatne. Pracodawca, do którego ja trafiam z biura pracy, płaci tak naprawdę podwójnie za daną osobę, czyli płaci moją stawkę godzinową i mniej więcej drugie tyle dla biura pracy. Więc aha, jakby biuro pracy nie zabiera z mojej stawki, ale zatrudnia mnie na najniższą z możliwych. Jeżeli pracodawca nie protestuje, nie chce zapłacić więcej, no to tak to wygląda. No tak, ale osoba powiedzmy, która emigruje do Niemiec i która nie ma żadnej pracy i nie potrafi na przykład znaleźć sobie tej pracy i mając takie biuro i nawet na początku pracując za mniejszą stawkę, a później mieć taką możliwość i dostać większe pieniądze, to to już mi się wydaje też jest coś i dla takiej osoby na pewno duża pomoc od takiego no, biura, które wiadomo też musi zarobić. Tak uważam, ale też teraz z perspektywy czasu wiem, że gdybym wtedy miała więcej informacji, to na pewno zgłosiłabym się do właśnie być może Urzędu Pracy, Job Center, po to, żeby otrzymać wsparcie dodatkowo, tak, żeby mieć, żeby na przykład ten urząd wsparł mnie przy moich niskich zarobkach, wsparł mnie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju opłaty. Ale ponieważ nie byłam sama, miałam partnera, który również miał dochody, no to powiedzmy, że sobie radziliśmy. Ja wtedy nadal nie miałam informacji, że mogę pójść gdziekolwiek. Generalnie oboje byliście emigrantami w Niemczech. Tak, oboje. Zdecydowanie. Tak. Mhm. Jaki zawód wykonywałaś jako pierwsza praca twoja? Czym się zajmowałaś? Pracowałam w takim niewielkich rozmiarów magazynie. Moja praca polegała na komisjonowaniu, na pikowaniu, ale również na jakby przygotowywaniu konkretnych zamówień dla konkretnych klientów z całej Europy. W tej firmie pracowałam 5 lat. A potem w ostatni rok mojej pracy byłam osobą taką, która zastępowała Schichtleiterin, czyli jakby no, brygadzistkę, tak w języku polskim, tak, można by to tak określić. No to co się wydarzyło, że postanowiłaś odejść z tej pracy? Zbyt duży stres, który się pojawił w pewnym momencie i też uważam, że byłam już w pewnym momencie niedoceniona finansowo za obowiązki, które do mnie należały. I w momencie, kiedy, no to tak często się dzieje, że kiedy zaczynamy rozmawiać o tym, że mamy dużo obowiązków, że być może jednak ta pensja powinna być wyższa, no to wtedy zaczynają dziać się ciekawe rzeczy, które powodują, no albo się na to godzimy, albo po prostu podejmujemy decyzję, że odchodzimy. I ty podjęłaś taką decyzję, że odchodzisz. Tak. Czy miałaś inną pracę, czy po prostu odeszłaś z nadzieją, że znajdziesz po prostu inną pracę? Albo z pomysłem na siebie? Tak na dobrą sprawę, w momencie, kiedy odchodziłam z tamtej firmy, już miałam swoją małą firmę zarejestrowaną. I ona jeszcze no, raczkowała tak naprawdę, można powiedzieć, ale jednak byłam bardzo mocno sfokusowana na to, żeby ta firma się rozwijała. Nie miałam jeszcze na tyle odwagi i zaufania do siebie, żeby całkowicie zrezygnować z pracy etatowej, więc w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że odchodzę z tamtej firmy, zaczęłam szukać sobie nowej pracy i w przeciągu, można powiedzieć, 2 tygodni ją znalazłam. Wiedziałam, że podjęcie decyzji powoduje, że wszechświat zawsze mi pomoże. No i tak się też stało. Także w przeciągu tak naprawdę 2 tygodni znalazłam kolejną pracę i nowy pracodawca był skłonny poczekać miesiąc na rozwiązanie mojej umowy, bo już miałam stały kontrakt w tamtej firmie. Co też było zaskoczeniem dla wielu osób, że rezygnujesz ze stałego kontraktu. No, ja wychodzę z założenia, że trzeba wybierać przede wszystkim siebie i swoje własne dobro. Czy ta druga praca była
podobna do poprzedniej pracy, to znaczy tym samym się zajmowałaś, czy zupełnie czymś innym? Zupełnie czymś innym. To była taka mała firma produkcyjna. To nie była ciężka praca i ona też nie była jakoś bardzo mocno, bym powiedziała, umysłowo absorbująca. Więc to też było dla mnie dobrym rozwiązaniem, bo mogłam moją jakby energię i moją energię mentalną i całą jakby pracę umysłową przeznaczyć na moje działania, to, co jest moją pasją. Ważne było wtedy dla mnie, że wpływała pensja na konto, tak? Mogłam zapłacić moje rachunki i mogłam się skoncentrować na tym, na czym naprawdę bardzo mi zależy, i tak też robiłam cały czas. A na czym w tamtym okresie najbardziej ci zależało? Właśnie na tym, żeby cały czas rozwijać moją pasję i jakby zawód w tej chwili, czyli bycie praktykiem metody Access Bars, bycie trenerem metody Access Bars Facelift, rozwijanie się w tym kierunku cały czas, rozwijanie, praca nad sobą, szkolenia, warsztaty Access Bars, które już wtedy organizowałam i organizuję cały czas. Organizowałam i organizuję w większości w weekendy, no bo też praca na etacie nie pozwalała inaczej, ale to też jakby osoby, które biorą udział w warsztatach, to są osoby, które pracują też zawodowo, więc tutaj w grę wchodzą weekendy. To jest moją po prostu mega pasją, pomaganie ludziom. Czy spotkało w Niemczech ciebie dyskryminacja? Czy w jakiś sposób byłaś dyskryminowana albo czułaś się, że jesteś dyskryminowana? Nie. Nigdy? Nie. Nigdy nie czułam się jako ktoś gorszy, będąc tutaj w Niemczech. Nigdy nie wychodziłam z takiego założenia, że skoro przyjechałam z innego kraju, to jestem gorsza. Bo jeżeli my tak o sobie myślimy, to wtedy powoduje, że jednak tak nas ludzie też postrzegają i tak nas traktują. Ale też dużą pewność dała mi znajomość języka. Tak jest. Czyli ja wychodząc gdziekolwiek, chodziłam tak naprawdę z taką już otwartością, z wiedzą, z taką, że się dogadam, że się porozumiem, że nawiążę relacje. Więc nie byłam tak traktowana. Czy nawiązywałaś przyjaźnie z Niemcami? Z takimi prawdziwymi Niemcami. Nie mówię tutaj o Auslanderach, bo wiadomo, że Auslanderzy są bardziej dostępni, powiedziałabym, ale mówię tu o takich prawdziwych Niemcach. Czy miałaś takie przyjaźnie i czy łatwo się je zawiązywało? Tak, nawiązywałam i mogę powiedzieć, że tak naprawdę wiele z nich cały czas trwa. Bo mimo tego, że teraz jestem w zupełnie innym miejscu, bo od ponad dwóch miesięcy mieszkam teraz bliżej polskiej granicy, to te znajomości i te przyjaźnie przetrwały. To są te znajomości, te przyjaźnie nawiązały się poprzez pracę, bo muszę przyznać, że też tak się z jedną, z drugą pracą układało, że trafiałam w środowisko, gdzie nie było Polaków. Tak, gdzie jak zaczynałam pracę, to byłam jedyną na przykład Polką, albo było nas tylko dwie czy dwoje, w związku z czym mój kontakt czy moje relacje były tylko z osobami urodzonymi w Niemczech. Trzeba tutaj powiedzieć, że takie sytuacje, gdzie nie mamy wokół siebie naszych rodaków, powodują, że my szybciej klimatyzujemy się też z tymi osobami właśnie z otoczenia. Klimatyzujemy, otwieramy się na nich, no i nawiązujemy też te przyjaźnie. Tak uważam i dostajemy też niesamowitą szkołę językową. Tak jest. Tak, bo po prostu nie mamy wyjścia. Tak, już wtedy, ale to też trzeba podjąć taką decyzję, że no dobrze, mam taką propozycję pracy, okej, czuję stres, boję się, ale idę, tak? Bo na przykład, no, być może otworzy mi to jakieś nowe możliwości. Ja wtedy nie myślałam takimi kategoriami, po prostu potrzebowałam pracy. No i te przyjaźnie są do dzisiaj tak naprawdę. Wyjechałam sama. Ach, sama wyjechałaś? Tak.
Tak, moje dzieci, jak wyjeżdżałam, moi synowie byli już dorośli. To znaczy, ja czekałam do momentu, kiedy mój młodszy syn osiągnie pełnoletność i dokładnie w 11 października skończył 18 lat, a 28 października wyjechałam. Co nie znaczy, że nie było mi trudno. Bo ja doskonale pamiętam moment mojego wyjazdu i pamiętam ból, rozpacz, jaką czułam, mimo że wiedziałam, że jak nie podejmę tej decyzji, że jak tego nie zrobię, to prawdopodobnie, no nie chcę używać słów, no nie przeżyję, ale mentalnie prawdopodobnie bym sobie nie poradziła z pozostaniem w Polsce na tamten moment. Bo w tamtym momencie przeszłaś traumatyczne wydarzenie, bo tak naprawdę rozstanie i pewnie ten wyjazd może był też takie pewnego rodzaju ucieczką od tych problemów, które tam miałaś. No tak, ale pozostawienie dzieci, to tak jak mówisz, nie było łatwe dla ciebie. Na pewno musiałaś bardzo... no bardzo przeżyć tą sytuację emocjonalnie. Moi synowie byli dorośli na tamten moment, dorośli w pojęciu dowodu osobistego. Tak jest. Natomiast oni jeszcze chodzili do szkoły, jeszcze się uczyli, bo młodszy syn był przed maturą, starszy syn był w trakcie studiów, które potem jakby zamienił dzienne na zaoczne, bo chciał pójść do pracy, bo potrzebował też pieniędzy. Ja byłam też po bardzo silnej depresji wcześniej i ten wyjazd to była rzeczywiście zmiana, której było mi potrzeba. Ja wiedziałam, że jeżeli coś się w moim życiu nie zmieni, no to ja po prostu chyba tam nie dam rady. Potrzebowałam innych ludzi wokół siebie, mimo że miałam cudownych i wspierających ludzi, ale to było cały czas to samo, to była cały czas ta sama energia. I jakkolwiek ja teraz bardziej to rozumiem, to wtedy instynkt samozachowawczy, moim zdaniem, kazał mi wyjechać. Czy w tamtym okresie, jak wyjeżdżałaś, bo na tamten okres wyjeżdżałaś do Holandii, tak, i to była twoja pierwsza emigracja, tak, czy w tamtym okresie czułaś strach? Czy raczej czułaś ekscytację, byłaś zadowolona? Jakie towarzyszyły tobie właśnie emocje? To wszystko było bardziej podszyte lękiem niż ekscytacją. Tak ja to wspominam, że bałam się. Nie wiem, czy wyjechałabym zupełnie tak w ciemno. Ja miałam bliską koleżankę, która mieszkała w Holandii i która bardzo mnie wtedy, w tamtym czasie wsparła. W tych pierwszych tak naprawdę tygodniach, miesiącach w znalezieniu pracy, w znalezieniu miejsca zamieszkania. Najpierw, tak jak powiedziałam na początku, tam była ta miłość. My mieliśmy razem zamieszkać, więc to miało wszystko zupełnie inaczej wyglądać. To miało być piękne, więc na początku była trochę ekscytacja. Ale zanim wyjechałam, miłość się skończyła i wtedy nagle cały domek, który był, okazuje się, budowany z kart, się po prostu rozpadł. Czyli generalnie ty miałaś przygotowany wyjazd, a okazało się, że miłości już nie ma i nie ma gdzie jechać tak naprawdę. Ja miałam już wypowiedziane mieszkanie w Polsce, które było wynajmowane. Ja miałam złożoną wypowiedzenie w pracy, w której pracowałam. I dowiedziałam się, że no przykro mi bardzo, Justyna, ale ja nie jestem pewny, ja nie wiem, ja chyba nie mogę, ja nie chcę i tak dalej. No i co wtedy zrobiłaś i gdzie wtedy pojechałaś? I wtedy właśnie koleżanka, która mnie wsparła, ona była naszą wspólną znajomą, myśmy się dzięki niej poznali. Ona powiedziała: Justyna, nie rezygnuj, przyjeżdżaj, ja cię wesprę, ja ci pomogę. Nikt oprócz mojej siostry i moich dzieci nie wiedział, w jakiej sytuacji, w jakim stanie emocjonalnym wyjeżdża. Że to, co miało tak pięknie wyglądać, to się skończyło. Tego po prostu nie było. Że jadę, że pakuję rzeczy w 3 torby, tak naprawdę biorę szklankę, kubek, jakiś garnuszek, sztućce na początek, to, co jest mi potrzebne, po prostu wsiadam i jadę. Tak było wszystko zaplanowane i powiedziałam sobie,
że skoro z jakiegoś powodu nie masz już gdzie mieszkać za miesiąc, nie masz już pracy za miesiąc, no to po prostu jedziesz. Później, jak już znalazłaś sobie pracę i jak już troszkę się jakby zaklimatyzowałaś w Holandii oczywiście, bo mówimy tutaj o tamtym okresie, czy miałaś wtedy taki moment, że chyba jednak źle robisz, że chyba jednak to nie jest to i że trzeba wrócić z powrotem do Polski? Takiego momentu nie miałam, że to nie była dobra decyzja. Miałam taki moment, kiedy miałam wrażenie, że depresja mi wraca z powodu tęsknoty, z powodu tego fizycznie namacalnego, z powodu braku tego namacalnego kontaktu z moimi synami. I to był moment taki bardzo trudny dla mnie, kiedy rzeczywiście byłam pochłonięta po prostu pracą całkowicie od rana do wieczora, bo praca też nie była łatwa, była fizyczna. Pracowałam wtedy w takim miejscu, gdzie sortowałam borówkę i truskawkę. Więc to była praca stojąca, praca w bardzo niskich temperaturach, bo to było około plus 2-3 stopnie, więc było zimno, około 10 godzin dziennie. Więc jak ja wracałam do domu, to już tak naprawdę brałam prysznic i szłam spać. I myślę, że to też w jakimś stopniu mnie uratowało, że ta depresja gdzieś tam nie wróciła, bo ja nie miałam na nią potem już siły tak naprawdę. Nie miałaś czasu po prostu. Ciężka praca spowodowała, że przestałaś myśleć zwyczajnie. Tak. No dobrze, to wróćmy teraz do Niemiec. Czyli rozpoczęłaś swoje życie w Niemczech, podjęłaś nową pracę i w międzyczasie też prowadziłaś swą działalność. No i teraz, i co dalej się działo? Taka sielanka była, wszystko ci się tak pięknie układało. Czy pojawiały się problemy? No wiesz, Aniu, jak to jest. W życiu jest raz tak, to jest pewna taka sinusoida. I na początku, no w momencie, kiedy byłam jeszcze z Walterem po przeprowadzce, mieszkaliśmy w pięknym domu, ja się uczyłam języka, zaczęłam pracować, więc to wszystko pięknie wyglądało. Do momentu, kiedy no jednak ten związek nie przetrwał próby czasu i w 2018 roku, na początku 2018 roku rozstaliśmy się i Walter wrócił do Holandii, a ja postanowiłam zostać w Niemczech. Ja już sobie wtedy na tamten moment nie wyobrażałam powrotu do Holandii. I pamiętam, powiedziałam wtedy, jeżeli to nie będzie konieczne, to ja nie chcę wracać do Holandii, ja chcę zostać w Niemczech, bo ja lubię tu być. A co takiego właśnie różni Niemcy od Holandii, że ty nie wyobrażałaś sobie powrotu do tej Holandii? W sumie to myślę, że to bardziej takie jakby wewnętrzne poczucie. Ja miałam takie wrażenie, że ja będąc, mieszkając w Niemczech, mieszkam trochę jak w Polsce, bo jest pewne podobieństwo, mimo że mieszkałam w Niemczech zachodnich tak naprawdę, to zauważałam takie duże podobieństwo pomiędzy życiem w Polsce a życiem w Niemczech, które różniło się od życia w Holandii. Mimo że Holandia jest przepiękna, Holendrzy są bardzo otwarci, też właśnie na obcokrajowców, na inne nacje, na, w ogóle na człowieka. Ja tak naprawdę powiem ci, Aniu, ja nie umiem tego do końca nazwać słowami. Ja po prostu wiedziałam, że ja się tam dobrze czuję, że ja tam chcę być, że mnie się tam po prostu podoba. Czy na tamten okres miałaś wystarczające środki, żeby zostać przy tym mieszkaniu, czy musiałaś sobie szukać inne, na przykład mniejsze mieszkanie, bo jednak za tamto za dużo płaciłaś? Jak to wyglądało finansowo? Bo jednak wcześniej we dwoje płaciliście, a tu nagle zostajesz sama. Musiałam zmienić miejsce zamieszkania, dlatego że obu, mieszkając z moim partnerem, wynajmowaliśmy piękny dom. Powiedzmy, sam wynajem, mite, to nie były bardzo wysokie koszty.
To wszystko to, co dodatkowo jeszcze dochodziło, całe utrzymanie, to było dla mnie zdecydowanie za dużo. To był taki moment, kiedy oczywiście blady strach na mnie padł. O matko, zostajesz teraz sama. Trzeba znaleźć mieszkanie, co tu zrobić, czy sobie dam radę i tak dalej. Ale miałam pracę, więc to jakby był pierwszy taki plus. Mam pracę, pracuję już na umowę o pracę. I nawiązałam już wtedy w pracy naprawdę, mogę powiedzieć, głęboką przyjaźń z Gabi, która jest urodzoną Niemką i była dla mnie bardzo wspierająca. I ona też pomogła mi znaleźć mieszkanie. 3 miesiące mieszkałam sama w tym domu i to był dla mnie mega wysiłek finansowy. Powodowało, że nie mogłam spać, że się zastanawiałam, martwiłam, co zrobić i jak zrobić. No ale w rezultacie znalazłam mieszkanie, w którym świetnie sobie dałam radę finansowo i ono mi odpowiadało. Było naprawdę okej na tamten moment. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że życie ciebie nie oszczędzało, że za każdym razem, kiedy już się podnosiłaś, to się okazało, że dostawałaś z drugiej strony. Ale mimo tych wszystkich traumatycznych, można powiedzieć, przeżyć, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jesteś kobietą sukcesu. Tak staram się o sobie myśleć w tej chwili. Rzeczywiście wydarzały się różne rzeczy, ale teraz z perspektywy czasu i z perspektywy rozwoju mentalnego, na jakim jestem w tej chwili, mogę śmiało powiedzieć, że to wszystko nie było przypadkowe. Tak? To wszystko było po to, żebym była tu, gdzie jestem, żebym siebie bardziej poznała. Jestem sama też przez te ostatnie lata. Po to, żeby właśnie zrozumieć też, dlaczego pewne rzeczy się w moim życiu wydarzają. Nigdy tych sytuacji przede wszystkim nie traktowałam jako porażki. Tylko jako nauka. Tak. Chociaż nie zawsze od razu wcześniej jakby potrafiłam to zauważyć, no bo wtedy jeszcze byłam na takim etapie, że rzeczywiście zadawałam sobie pytanie, Boże, dlaczego znowu, dlaczego ja, dlaczego mi się to przytrafia? I teraz doskonale wiem, że to było z jakiegoś powodu. Uważam, jestem przekonana, że w naszym życiu po prostu zawsze po coś się pewne rzeczy dzieją, po coś spotykamy kogoś, zawsze tak jest. Ktoś na naszej drodze się pojawia po to, żebyśmy mieli na przykład nowy pomysł, może wtedy twoim pomysłem była twoja działalność, ta, którą otworzyłaś i która pewnie na dzień dzisiejszy też daje ci wielkie szczęście. Daje mi bardzo dużą satysfakcję. Jakby całe serce moje w tym jest. Naprawdę bardzo, bardzo kocham to, co robię. Kocham to, jak wiele wspaniałych osób spotykam na swojej drodze dzięki temu. Jak wiele mogę się nauczyć. No i też to, jaką osobą się stałam w tej chwili. To, że mam taki wewnętrzny spokój, wewnętrzną harmonię. Lubię to, co robię. I teraz miejsce, w którym jestem, do którego się przeprowadziłam, to no, czy ktoś w to uwierzy, czy nie, uzna, że to ma sens, czy nie ma, to czuję się tutaj jak w domu. Można powiedzieć, że to jest wielki taki wyczyn dla wielu osób, wielki wyczyn, kiedy podejmujesz świadomą decyzję, że zostajesz w obcym kraju, zostajesz sama, zdana na siebie, bez żadnego wsparcia rodziny i ty mimo to zostajesz, pracujesz tam i rozwijasz się, tak jak mówisz, i cieszysz się z tego życia. I jednak pomimo tych wszystkich rzeczy, które cię spotkały, nie wróciłaś do Polski. Nie. Zostałaś w Niemczech. To powiedz mi, co takiego jest w tych Niemczech, że tak dobrze tutaj ci się mieszka? Ja się tutaj naprawdę dobrze czuję i myślę, że może to jest tak, że to, że ja się urodziłam w Polsce, to wcale nie znaczy, że Polska jest mi przeznaczona, że może właśnie to tutaj jest mój dom,
że ja się urodziłam w innym miejscu, nauczyłam się innego języka, ale też widzę, że porozumiewając się w języku niemieckim, ja mam ogromną frajdę z tego. I satysfakcję. Tak. Sprawia mi to przyjemność, to, że się uczę nowych słów, nowych rzeczy, że poznaję nowych ludzi, że poznaję tych ludzi tak naprawdę. I kocham swój kraj, kocham Polskę. Oczywiście, że tak. I wracam tam zawsze bardzo, bardzo chętnie, z radością, z miłością. I dlatego też mieszkam teraz bliżej Polski, żeby móc się łatwiej przemieszczać. Ale tutaj mam wrażenie, że jestem jakbym była w domu. Ja tego nie umiem wytłumaczyć. W momencie, kiedy ja przyjechałam tutaj do nowego miejsca, kiedy weszłam do mojego nowego mieszkania, które jeszcze jest prawie puste, bo dopiero się powoli urządzam, to ja poczułam, że jestem w domu. My jesteśmy teraz, Aniu, obywatelami świata i nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie mieszkamy. Ale podoba mi się to. Lubię tu mieszkać i tak długo, jak to będzie możliwe, po prostu tutaj zostanę. Czy potrafiłabyś wymienić 3 zalety mieszkania w Niemczech? To, co dla mnie w tej chwili jest taką naprawdę dużą zaletą, to to, że uważam, że moje życie jest łatwiejsze tutaj niż w Polsce. Bez względu na wszystko, to jakkolwiek być może i nie być może, jakkolwiek i w Niemczech zmienia się sytuacja, to jednak uważam, że to jest dużą zaletą. Mnie się tutaj żyje dużo łatwiej. Pod względem finansowym? Tak. Pod względem finansowym ja widzę tą różnicę. Nie? Mam łatwość takiego życia, swobodę życia. Możesz też to porównać, bo wcześniej pracowałaś zawodowo w Polsce. Tak. Potem w Holandii, w Niemczech, więc masz tak naprawdę jak porównać pracę i tu, i tu. I jednak uważasz, że łatwiej jest w Niemczech. Tak, pomimo tego, że moje życie tutaj wygląda jakby, nazwijmy to cokolwiek, to znaczy normalnie, tak? Czyli wynajmuję mieszkanie, mam samochód, muszę opłacić wszystkie media i tak dalej, to mimo tego uważam, że mam taką swobodę tego życia. Nie? To jest dla mnie ogromną zaletą. Czyli swoboda życia i łatwość jako pierwszy punkt. Tak. Drugi? Tą drugą zaletą właśnie to, że mogę tak łatwo porozumiewać się w tym obcym języku. To jest dla mnie w ogóle szpas, jak to mówią Niemcy, fan, jak to mówią Anglicy. Ja to po prostu lubię. A dzięki moim wyjazdom za granicę, no poznałam i angielski, i niemiecki. Więc to, że mogę porozumiewać się, mówić w obcym języku, to jest dla mnie w ogóle też mega, mega dużą zaletą. I zaletą, która przychodzi mi teraz jeszcze też do głowy, jest to, że jestem tutaj, że dobra, nazwijmy to, że jestem w obcym kraju, było dla mnie też dużo większą, w moim przypadku, bo to jest tylko, ja mówię tylko o sobie, było dużo większą mobilizacją do tego, żeby coś w swoim życiu wreszcie zrobić. Żeby wypomnieć sobie, jakie mam marzenia, żeby pójść w tym kierunku, żeby zacząć się rozwijać, żeby postawić na siebie, żeby przyjrzeć się sobie, żeby po prostu zrobić coś innego, żeby nie żyć na takim autopilocie, bo wszystko jest łatwo dostępne. Bo to, że znałam język, oczywiście było dla mnie dużym ułatwieniem, ale tak, to nie znaczy, że było łatwo to wszystko zrobić. To też wymagało wychodzenia ze strefy komfortu. Też jest dużą zaletą tego, że zamieszkałam tutaj w Niemczech i że zostałam sama. A teraz przejdźmy do 3 wad, które rzucają ci się teraz albo rzucały ci się wcześniej te wady. Bo czasami jest tak, że przyzwyczajamy się do wad i w pewnym etapie już po prostu nie widzimy tych wad. Ja mówię po niemiecku dobrze. Natomiast no wiadomo, że są pewne, czasem tak emocjonalnie chciałoby się coś wyrazić po to, żeby nawet załatwić, czy komuś jakby powiedzieć, o co nam tak naprawdę chodzi. I to się nie do końca udaje, w związku z czym na przykład, jeżeli muszę załatwić coś telefonicznie,
Bo jak twarzą w twarz, to nie ma takiego problemu, ale telefonicznie to niejednokrotnie muszę tych telefonów wykonać kilka albo kilkanaście w przeciągu jakiegoś czasu, żeby ktoś naprawdę do końca zrozumiał, o co mi chodzi, jeżeli to jest dla mnie coś bardzo ważnego. Z mojego punktu widzenia, jeżeli naprawdę poznasz język w takim naprawdę dobrym stopniu, to poradzisz sobie z każdą rzeczą tutaj. A to, że pojawiają się jakieś wady czy trudności, no to one po prostu zawsze będą. Ja to szczerze mówiąc lubię to takie stawianie siebie w sytuacjach niekomfortowych. Stawianie siebie w takich sytuacjach, że ja właśnie wychodzę z tej strefy swojego komfortu, dlatego że w Polsce, chociaż ja zawsze byłam osobą taką, że ja zawsze raczej szłam w takie miejsca, gdzie gdzieś tam nie było tego komfortu, tak? Ale jednak w Polsce było łatwiej. I myślę, że nawet jeżeli na początku nie zna się tego niemieckiego, to urząd niemiecki wspiera takich emigrantów i zapewnia im naukę języka niemieckiego. I to prawda, że gdybym ja wiedziała o tym wtedy, to na pewno bym z takiej pomocy skorzystała. Teraz wiem, że takie możliwości są. Dodatkowo tak naprawdę są też instytucje czy różnego rodzaju stowarzyszenia, zrzeszenia, które są tworzone przez Polaków, przez Polki, które dodatkowo wspierają, przygotowują materiały w języku polskim, różnego rodzaju właśnie e-booki i tak dalej. Co zrobić, jak zrobić, więc tak naprawdę my mamy tutaj mega duże możliwości wsparcia. Ja polecam wszystkim taką metodę, bo ja od samego początku zawsze mówiłam, że jak powiem coś źle po niemiecku, to prosiłam, poprawiajcie mnie. A ponieważ niemiecki ma to do siebie, że na przykład jedno słowo ma kilka znaczeń, no to jak ono się pojawiało w różnych kontekstach, a ja znałam tylko jedno znaczenie, to zawsze mówiłam, to teraz proszę mi tak dookoła opowiedzieć, co ono znaczy. I Niemcy lubią to. Tak oni jest. Chcą. Tak, oni... to jest w ogóle, nie? Czyli jakby, żeby się nie bać. Tak jest. Bo jest w ogóle tak... Niemcy lubią, żeby mówić po niemiecku. Tak. To, co lubią mi się nam podoba, pomagać. Tak jest. I gdziekolwiek się pójdzie, ja na początku się posługiwałam angielskim, ale w momencie, kiedy zaczęłam już chodzić do szkoły, to zmuszałam się do tego, żeby cokolwiek mówić w języku niemieckim i do tej pory to robię. I często kaleczę, ale oni zawsze są, to co mi się podoba, zawsze uśmiechnięci, poprawią, albo na przykład tak jak powiedziałaś, powiedzą, jeżeli czegoś nie rozumie, to mi naokoło wytłumaczą i wtedy właśnie ta łatwość zrozumienia i komunikacji powstaje między nami. Tak. I oni chcą rozmawiać. Dokładnie, oni chcą nas wspierać w tym. Tak. Tak. Na mnie sąsiedzi czekają przed domem, ja się śmieję, jejka, czy nie ma już tej, bo jak ona się rozgada, to ja po prostu tracę czas, nie? No bo wiadomo, właśnie też jest to, że ci starsi Niemcy, tak, oni chcą rozmawiać i oni czekają na ciebie, żebyś przyszła, bo oni chcą ci opowiedzieć, co, jak im minął dzień, co oni robili. To też jest miłe. Tak. Tak, to prawda. Ja też to obserwuję. Większość zależy od nas, od naszego nastawienia i od tego, z jaką energią w ogóle wychodzimy do tych ludzi. I oni to widzą, oni to czują. Jeżeli tak trudno jest wymienić te trzy wady, to wtedy choć jedną wadę. To wiadomo, zawsze musi być jakaś wada. W Niemczech z moich obserwacji dużo trudniej jest znaleźć mieszkanie, które można by kupić. No więc właśnie. Tak, tak, to zdecydowanie tak. W Polsce mieszkań jest dużo więcej. W Polsce też zauważam, że też buduje się dużo więcej tych mieszkań. Tutaj Niemcy są bardziej, i to zauważono od samego początku, bardziej nastawione na wynajem. Mają też dobrze skonstruowane umowy. Tak. Dla wynajmujących, że taka wynajmująca osoba jest pod ochroną. Ona ma, tak, tam jest wszystko sprecyzowane. Nie ma, tak, czegoś. Są przepisy, które chronią. Tak, chronią wynajmującego. Tak. Ale z drugiej strony też chronią osobę, która daje do wynajmowania takie, tak, mieszkanie.
No, jakby jedną i drugą stronę, co jest logiczne. Oczywiście, że tak, że czy jest to spółdzielnia, czy jest to jakaś administracja, czy jest to prywatny właściciel, to jednak jest skonstruowane prawo, które chroni wynajmującego. Tak jest. Że nie jest tak łatwo tą umowę wypowiedzieć, że też w momencie, kiedy się dzieją różne rzeczy w mieszkaniu, to ten wynajmujący nie może od tak łatwo sobie powiedzieć, dobra, nie martwmy się, to się samo, że tak powiem, zrobi, albo ja tego teraz nie zrobię, bo nie mogę, bo nie mam czasu, tak jest. Na duszy. Trzeba powiedzieć, że jeżeli, załóżmy, pojawia się wilgoć w mieszkaniu, tak, to taka osoba ma obowiązek zlikwidowania lub obniżenia nam czynszu. Tak. Lub, co mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, na początku roku była taka sytuacja, że budynek, w którym wynajmowałam mieszkanie, przez cały miesiąc nie było, to był styczeń, nie było ciepłej wody i ogrzewania. I na to też jest odpowiedni przepis, według którego wynajmujący musiał, był zobowiązany obniżyć nam tak naprawdę, no. Ja mogę powiedzieć, że to się zadziało błyskawicznie, bardzo szybko i za styczeń praktycznie nie płaciłam wynajmu, dlatego że prawie cały miesiąc nie było ogrzewania. Pieniądze wróciły na konto, w ogóle nie było tutaj problemu. Czyli tak naprawdę to możemy zaliczyć jako do zalety, że prawo jest lepiej skonstruowane, nie tylko pod względem formalnym, ale też pod względem praktycznym. Tak. Bo to, co jest zapisane, konsekwentnie jest wprowadzane w życie. No dobrze, ale wadę. Czyli wadę mogłabyś uwzględnić jako to, że jest jednak trudniej zakupić taką nieruchomość przez to, że być może jest ich mniej w stosunku do ludności, która zamieszkuje w Niemczech. No, możemy to tak zaliczyć, że nie są, że one nie są tak łatwo dostępne w Polsce. Generalnie można rzeczywiście w Polsce, chcesz kupić mieszkanie, masz po prostu tak, siadasz i szukasz. Siadasz, szukasz. Masz, tak. Ale tak samo też jest z wynajmem, bo w Polsce chcesz wynająć mieszkanie, siadasz do ogłoszenia, cyk, cyk, tak, dwa dni masz wynajęte mieszkanie. A w Niemczech siadasz do ogłoszenia, dzwonisz w jedno miejsce, w drugie, trzecie, interwiu, tyle ludzi, że trzeba poczekać i nie zawsze szczególnie, się... Tak, szczególnie tutaj. W dużych miastach. Szczególnie w dużych miastach ten tak zwany casting jest organizowany. Tak jest. I no, kolejki ustawiające się do po prostu tego mieszkania. To rzeczywiście, no ja nie miałam problemu ze znalezieniem mieszkania teraz tutaj w tym moim nowym miejscu, no ale to też nie jest jakieś bardzo duże miasto. Im dalej od dużego miasta, tym jest na pewno łatwiej, no ale wiadomo, że wtedy dobrze, nazwijmy to też wadą, więcej pracy jest zdecydowanie w dużych miastach i w okolicach najbliższej dużego miasta. Ale też trzeba powiedzieć, że w Niemczech jednak każde takie małe miasteczko ma zaplecze pracy dla tych swoich osób. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam teraz, dobra, jeszcze jedna taka rzecz mi przyszła do głowy, którą możemy nazwać wadą. Niemcy są dużym krajem, ale mają 16 landów. Tak jest. I każdy land, tak na dobrą sprawę, mimo że to jest jeden kraj, ma swoje określone prawa, rządzi się swoimi prawami. Przeprowadzając się właśnie z jednego do drugiego, warto o tym pamiętać i warto wiedzieć, że jakby pewne rzeczy na przykład trzeba pozamykać w swoim starym miejscu zamieszkania, że nie przenosi się tego tak bardzo łatwo, tylko po prostu trzeba pozamykać. Jeżeli mamy szparkasę w danym regionie, a jedziemy do innego regionu, to już nic nie załatwimy, bo szparkasa działa w tym regionie, a nie działa w drugim. Tak, każdy inny bank, bo ja na przykład nie współpracuję ze szparkasą, tylko z innym bankiem i dokładnie tak samo to tak wygląda. Samo. Dokładnie tak samo, że ja po prostu nie, bez zmiany jakby konta na nowe niczego nie załatwię w okienku w banku, nie mogę wpłacić pieniędzy,
czy tak naprawdę korzystać z bankomatu, bo ten bank nie ma w ogóle dostępu do moich informacji. I tak samo praca banku. Nie wiem, jak u ciebie w Landzie. U mnie, ja byłam zszokowana, że w banku po pierwsze nie ma ludzi i w banku umawia się na termin i tylko na tym swoim terminie jesteśmy w stanie cokolwiek załatwić, bo bez terminu możemy tylko podejść do bankomatu i wypłacić pieniądze. Nie wiem, jak u ciebie jest, ale u nas pracują do 12, potem jest przerwa, 2 godziny załóżmy i o 14 dopiero, czy tam 14.30, otwierają na te godziny popołudniowe. Co nie znaczy, że oni te 2,5 godziny nie pracują, bo oni mają w tym lunch plus prace wewnętrzne. To teraz tak na koniec, takie standardowe moje pytanie, czyli co byś poradziła takiemu Polakowi, który myśli o tym, by jeździć do Niemiec, albo zamierza, albo już jest praktycznie w trakcie, że on już będzie lada dzień w tych Niemczech. Co byś poradziła takiemu Polakowi? By pomyśleć o tym, o poznaniu przynajmniej podstaw językowych, a jeżeli już jakby wyjazd jest spontaniczny, szybki, z różnych powodów, bo wiemy, że powody są bardzo różne tych wyjazdów, to żeby starać się jak najszybciej na miejscu, tak jak mówiłaś, poprzez instytucje, poprzez polskie stowarzyszenia, które mogą naprowadzić, jak to zrobić, żeby tego języka się nauczyć. Myślę, że warto odpowiedzieć sobie też na pytanie, czy pytania, o co jadę do tego kraju, jaki jest cel mojego wyjazdu i jak długo mam zostać i jak długo chcę zostać w tym kraju, bo chociaż często ludzie mówią tak, dobra, ja wyjeżdżam na rok, na dwa, a w rezultacie zostają na całe życie, ale myślę, że warto sobie odpowiedzieć na te pytania z tego względu, że wtedy łatwiej jest podjąć pierwsze kroki na miejscu. Wtedy wiemy, jaką drogę mamy wybrać, co mamy zrobić, od czego mamy zacząć, jak chcemy, żeby to nasze życie tam wyglądało. Czy my jedziemy tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, wynajmować pokój i za kilka miesięcy wrócić do domu, czyli do Polski, czy zakładamy, że po prostu no, zostaniemy przez jakiś czas. Wtedy warto pomyśleć sobie, że życie toczy się wszędzie i zadbać o to, żeby to życie było takie, no, takie nasze. To, co bym doradziła, to żeby pozbyć się już na starcie przekonania, że nie jesteśmy u siebie. Tak jest. Bo to jest przekonanie, które towarzyszy tak naprawdę większości naszych rodaków. I jeżeli z takim przekonaniem przyjeżdżamy, z takim przekonaniem przekraczamy próg instytucji, firmy, nowego pracodawcy, pokoju pracodawcy i tak dalej, to on wyczuje to, te osoby, one po prostu energetycznie to wyczują i nie będą nas traktowały tak, jak my byśmy teoretycznie chcieli być traktowani. To jest przekonanie, którego naprawdę należałoby się pozbyć. My tak naprawdę wszędzie jesteśmy u siebie, bo kto powiedział, tak jak mówiłam wcześniej, że urodzeni w Polsce muszą mieszkać tylko w Polsce. Wyjeżdżając, nie fokusować się tylko właśnie na pracę, na to, że muszę zarobić pieniądze. Pieniądze są bardzo ważne oczywiście, one są mega ważną wartością w naszym życiu, ale żeby też nie zapominać o tym, że nadal żyjemy, że to życie mamy tylko jedno i żeby też pamiętać o tym, o swoich marzeniach. Że my możemy spełniać marzenia po prostu wszędzie, bez względu na to, gdzie mieszkamy. Jeszcze chciałabym wtedy poruszyć temat o marzeniach, bo tak naprawdę nie dokończyłaś, Justyno, a ty spełniłaś swoje marzenie. To wszystko zaczęło się tak naprawdę w 2019 roku, kiedy już po roku od rozstania z Walterem, pierwszy raz wtedy poczułam, że to jest moment, kiedy powinnam postawić jakby siebie w centrum swojego zainteresowania, tak bym to nazwała. Czyli kiedy przyszedł wtedy taki moment, kiedy powiedziałam sobie, Justyna, to jest ten moment, żeby wreszcie postawić na siebie, zadbać o siebie i coś dla siebie zrobić. I mimo, że nie wiedziałam, o co w tym chodzi i jak to zrobię,
No to wtedy, mając 40 kilka lat, pierwszy raz, Ani, to było pierwszy raz, kiedy wykupiłam sobie wyjazd na wakacje sama dla siebie. Pojechałam na taki tygodniowy wyjazd, taki zdrowotny bym powiedziała, z różnymi zabiegami, w góry. Każdego dnia chodziłam w góry, chodziłam 14-20 kilometrów sama, totalnie sama. No i od tamtego momentu tak jakby się zaczęło, że zaczęłam spotykać pewne osoby na mojej drodze, szukając tak naprawdę pomocy dla swojego zdrowia. Znajomy zaproponował mi właśnie, mówi, zobacz, tu jest coś takiego i tak dalej. Poznałam olejki eteryczne i zaczęłam wgłębiać się w aromaterapię. I to był początek. Ja się zakochałam w olejkach eterycznych. Zaczęłam pokazywać się na Facebooku, zaczęłam prowadzić live'y, zaczęłam dzielić się wiedzą na ten temat i w ten sposób zbudowałam swoją markę osobistą, ale też w międzyczasie przyszła pandemia, tak, która nas bardzo mocno zatrzymała i która spowodowała, że padł na mnie w ogóle mega blady strach, bo byłam za granicą. Granice zostały zamknięte, zostałam jakby oddzielona od mojej rodziny i strach, czy ja ich w ogóle kiedykolwiek jeszcze zobaczę, biorąc pod uwagę, jakie informacje cały czas się sączyły, jak to jest źle, ile ludzi umiera i tak dalej. I wtedy też pamiętam, usiadłam na kanapie i po prostu rozpadłam się na kawałki w pewnym momencie, aż powiedziałam do siebie, Justyna, podnosisz tyłek z kanapy i im nie pomożesz, sobie dodatkowo możesz zaszkodzić, w ten sposób się zachowując, rób coś, zajmij się czymś. Zaczęłam się coraz bardziej wgłębiać w tą aromaterapię, coraz więcej się pokazywać na Facebooku, no i przyszła do mnie metoda Access Bars. Taki masaż głowy, tak? Czy to jest dotykanie 32 punktów na głowie, który bardzo mocno relaksuje, zdejmuje napięcie z ciała, ale też pozwala wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Ja uważam, że taka terapia powinna być wprowadzona w każdym zakładzie fryzjerskim. W momencie, kiedy idziemy do takiego fryzjera i kładziemy tą głowę, poddajemy tym, najpierw poddajemy myciu, to wtedy byłyby naciskane te wszystkie nasze receptory, które tu się znajdują na tej głowie. No to po prostu to jest coś niesamowitego, nie? To zdejmuje napięcie z ciała, to przynosi mega relaks, to daje ogromny spokój przede wszystkim, nie? Mhm. Ale musisz też powiedzieć, że jesteś też autorką poradnika Projekt Relax, tak? Tak. Czyli jak zapanować nad życiowym chaosem. Tak. W sierpniu 2021 ten poradnik się ukazał. To jest poradnik, wygląda w taki sposób. I ja zawarłam w tym poradniku mniej więcej prawie 60 różnego rodzaju metod, wskazówek i technik, jak się relaksować. To nie jest tak, że te metody tutaj są opisane od A do Z bardzo dokładnie, jak je wykonywać i tak dalej. Bardziej są najważniejsze rzeczy z danej metody opisane po to, żeby można było się z nią zapoznać. W tym poradniku są też psychozabawy. Można sprawdzić, jaki jest nasz poziom stresu albo nasz poziom szczęścia. Są też miejsca na notatki, ciekawe cytaty, także no z tego jestem bardzo dumna, powiem szczerze. Ile kosztuje taki poradnik i gdzie można go nabyć? Ten poradnik można nabyć poprzez moją stronę internetową www.zapachzdrowia.com. Cena tego poradnika to jest 13,90 euro. I można do mnie napisać. Jestem też na wszystkich mediach, oczywiście na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie. Dla chętnych, jeżeli ktokolwiek będzie chciał nabyć, to wtedy przez te strony można skontaktować się z tobą. Ale musisz teraz jeszcze powiedzieć, że jesteś również autorką artykułu. Współautorką książki Świat kobiecej nocy. Tak jest, ale jesteś też autorką artykułów o tematyce związanej z aromaterapią. Terapią, tak.
Tak, pisałam do portali internetowych na temat właśnie tego, czym jest aromaterapia, czym, w jaki sposób wspiera nasze zdrowie. No i oprócz tego, tak jak wcześniej wspomniałaś, jesteś również współautorką Świat kobiecej mocy. Bardzo fajnie brzmi i tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że na topie, bo teraz jednak kobiety poszukują tej swojej mocy. Tak. Dokładnie tak. Tak wygląda ta książka, Świat kobiecej mocy. To jest nas tutaj 11 kobiet i gościem specjalnym jest pani Beata Borucka, mądra babcia, którą można znaleźć na Facebooku. Tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, zamysł, jeżeli chodzi o tą książkę, to był, żeby właśnie zainspirować kobiety do tego, że nie ma znaczenia, w jakim miejscu bieg, w jakim miejscu się zaczynało, przez co w życiu się przeszło, co nas w życiu spotykało, bo nie ma w tej książce kobiety, która miałaby takie życie. Leciutko, pstryknięcie palcami, wszystko się udało. Nie. Czy w tej książce, w takim układzie zawarte są te historie was jako kobiet? Tak, to są oczywiście nie jakby nasze historie życiowe, oczywiście nie całego życia, bo to wtedy każda z nas mogłaby osobną książkę napisać, tylko jakaś część. Chodziło nam o to, żeby pokazać, jak często z poziomu bycia na kolanach, na samym dnie, w przemocowych związkach na przykład, tak? Przechodząc przez różne, bardzo trudne sytuacje, można odnieść sukces, cokolwiek to znaczy. Także tak. Zawsze wokół nas są ludzie, którzy będą chcieli nam pomóc i będą chcieli nas wesprzeć. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że mężczyznom, jakby nie było, jest łatwiej wyjechać za granicę, podjąć pracę i odnaleźć się w tym wszystkim. Kobiety jednak są bardziej, tak mi się wydaje, emocjonalne. Przede wszystkim przeważnie mają dzieci, których nie chcą zostawiać, a jak już zostawią, to tęsknią za swoimi dziećmi, tak jak w twoim przypadku było. Bardzo mi się to podoba, że napisałeś taką książkę, Świat kobiecej mocy. Myślę, że może być inspiracją właśnie dla wielu kobiet. Tym bardziej, że to, co ty teraz tutaj mówisz o sobie, to już jest inspiracją dla kobiet, które mogą wyjechać jako kobiety w średnim wieku i nie muszą się bać. I one mogą wyjechać i mogą tak naprawdę rozpocząć pracę w obcym kraju, mogą się nauczyć języka i mogą, tak jak ty to pokazujesz na swoim przykładzie, żyć same. One nie potrzebują nikogo, żeby żyć, żeby rozwijać się i żeby czerpać przyjemność ze swojego życia. Tak. Powiem ci, Aniu, że to, co powiedziałaś, że mężczyznom jest łatwiej. Im jest inaczej, bym to nazwała, bo my kobiety tak naprawdę, że my jesteśmy po prostu jakby wychowywane do pewnej roli. I kobiety są wychowywane do takiej bardzo dużej odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich, zostawiając siebie na samym końcu. Jesteśmy też wychowywane w taki sposób, że my po prostu chcemy, żeby wszystkim było dobrze, więc musimy o wszystko się zatroszczyć i o wszystko zadbać. Pamiętamy o wszystkich, tak, ale nie o sobie. Tak. Bo też jakby tak jesteśmy uczone, nie? Że my mamy po prostu przed sobą, czy jakby ponad swoimi potrzebami, ponad swoimi uczuciami, potrzeby innych są po prostu ważniejsze. Naszym celem nie jest, żeby pokazać, że to teraz rzuć wszystko, zostaw i teraz w ogóle miej wszystko w nosie, powiedzmy. Nie, tylko równolegle pamiętaj o sobie. Bo to, co mówią, to powiedzenie, przysłowie, że z pustego i Salomon nie naleje, to ma dokładnie przełożenie na to, co jest w nas. Jeżeli ja nie mam czegoś w sobie, tak, nie mam w sobie dosyć
równowagi, dosyć wypoczynku, dosyć energii, no to tak naprawdę nic się nie zadzieje, no bo ja nie jestem, nie mam czegoś, czym mogłabym się podzielić, tak? Jeżeli ja nie mam w sobie zasobów, no to nie jestem w stanie dać drugiemu człowiekowi tego, co on potrzebuje. Nasza rozmowa dobiega do końca i ja chcę Ci bardzo podziękować za tą rozmowę. Dziękuję. Była bardzo inspirująca. Przede wszystkim myślę, że ta rozmowa może pokazać właśnie, przede wszystkim kobietom, może pokazać kobietom, że nie bójcie się, Wy macie 40 ileś lat. Zawsze można wyjechać i zawsze można rozpocząć tak zwanie po nowemu swoje życie. Można się czegoś nauczyć i można żyć. I to jest ważne, bo Ty jesteś tego przykładem, że tego wszystkiego można dokonać, a nawet, powiedziałabym, więcej. Dziękuję Ci bardzo.